5, 6, 7. Poszło. Jeez! Yeah, wracamy na antenę. Chwila była przerwy, powiedzmy, regeneracyjnej. Razem z Danusią po prostu, rozda, jak to się mówi, rozrzutnie wydawałyśmy miliony z bajdu coffee w Wiedniu, gdzie zostałyśmy zaproszone jako tanecznik na festiwal. Mega nam się podobało, także polecamy wszystkim Meneatę. Miałam po drodze dwa odcinki, ale nie były one na żywo z tobą, więc traktuję jakby ich nie było, jakby Przesła. Donusia je przespała, ale już jesteśmy w studio naszym, mamy neon, który zostanie na pewno uwieczniony. No i mamy super gościnie, z którą też nie było łatwo się umówić, bo dość dużo podróżuje. Oj, 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 oj. Ale udało się i mamy ją na żywo w studio, czy też w studiu i jest z nami Aleksandra Heidi Gajewska. O, Bamboleo! bamboleo! Bamboleo bliżej mikrofonu, bamboleo. <grym _> <grym _> bamboleo jest. Uważajcie na ten odcinek, na pewno go czas słuchać rano, jak się ma przed kawą, przed kawą, bo po kawie to można już nie dojechać. <grym> okay, okay z no, was... pięknym panią. I, i panom też, I podobno. panom też. I szanownym słuchaczom. Znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że y, nas do zaproszenia ciebie oczywiście namówili słuchacze i mm. to byli panowie. Mm. Tak. Więc... Olej bamboleo! Zatem... Rozmawiajmy. Zatem... Panowie mają Zatem... na pewno Zatem... dużo pytań. Ostańmy. Pierwsze pytanie y, od. Publiczności jest takie. Łagam tylko nie skąd wzięło się Heidi. O, właśnie ja <laughs> to wydać! <zapytać. laughs> Next, please! Ale wiesz, że nie każdy jest z Krakowa, to musi być krótko w jednym zdaniu. W jednym. Mm. Heidi. No niestety nie jest, to, nie jest to pseudonim po Heidi Klum, ale znaczy taką fikcyjną powieść? Taką, ja no, wiem, powieść, postać. Taką Heidi z Doliny jako taką. Heidi z zdol... tak, no? tak, tak. No to dzięki niej mam właśnie takie, taką swoją ksywkę. Przywiozłam okay. tak. ją z Hiszpanii. tak. No gdzieś tam podobno jestem do niej podobna. Zatem yy, nie mam pojęcia jak, jak? ten pseudonim jak zaistniał w świecie tańca. Nie mam najmniejszego, nie pamiętam. Ale tak się do mnie po prostu przykleił i tak go poczułam, że tak po prostu zostało. Dla mnie fascynujące Czyli jest to, jakim cudem ty jesteś podobna do tej Heidi, bo przecież ona była małą blondyneczką. Znowu <grym> gdzieś tam tam blondyneczką. Blondyneczką ta Heidi. Na życia, Danutka. Gdzie? Czarnurka była. Czarnurka. Czarnurka. Była czarnurka gdzieś jakaś norweska jakaś taka. No to ja, ja Szwajcarska? Bo, tak, no właśnie. Mm, mm, Jaka czarnurka? Mm, blonding. Mogła być. Damy się nie kłócić. Heidi wie na pewno lepiej, bo. bo ma to sprawdzone. Ale może. biała. Czekaj, sprawdzimy biała. sprawdzimy to. Biała. Sprawdzi. Ale biała się odgadza. Biała. No, <laughs> <laughs> nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie dzisiaj. Właśnie. Czekajcie, bo... powiemy. Bo... Nie. Właśnie potrzebujemy kolor skóry. Odcień. Tak. Odcień. No nie wiem, czy odcień, bo to już ton. Masz panton. Panton. Tak Panto. No i co tam dziewczyn? Dobrze, no to, to jest kolejne pytanie, bo to było takie bardziej wrzutka dla mm -hmm. tych, którzy totalnie nie wiedzą, nie znają i nigdy nie usłyszeli tej historii. Ale mm -hmm. też wiele osób nie słyszało tej historii twojej totalnie tanecznej, która wcale się nie zaczęła, tak jak Danusi od Towarzyskiego, mm -hmm. czy też moja od Commercial w domu do teledysku MTV, tylko się y, zaczęła, powiedziałabym bardziej... Od disco, poro, relax. Od disco, relax? <laughs> Czyli trochę tak jak moje, tylko ja do Jacksona, a do disco, poro. O, Polski z... akcent. Tak, gdzieś tam jakieś, jakieś materiały wideo są, rzeczywiście. Sprzed 27, 26 lat. No, ale nie, tak, 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 tak serio, serio, to rzeczywiście ja zaczęłam od tańca klasycznego, od baletu. Do którego mi było bardzo, bardzo, bardzo nie po drodze. Później po pewnym momencie przerzuciłam się na contemporary. I tam ym, właśnie znalazłam taką formację w Krakowie yy, pod okiem pani Dominiki Szali, która, za, która po prostu zafascynowała mnie tym światem. No i w kontempo przepadłam. Rzeczywiście na długi, długi czas, na kilka lat. I później nastąpił moment, gdzie prowadziłam się do, Wars do Warszawy. Do Hiszpanii! Do Hiszpanii, trochę dalej. Od Warszawy? Dlaczego myślałam o Warszawie w tym momencie? Nie wiem. Do Hiszpanii, no i tam, i tam, i tam zobaczyłam po raz pierwszy... No, co to, to jest taniec w klimacie, że tak powiem, latino, czyli reggaeton, salsa. A w, w, mniej więcej czasowo, ile miasta? Czasowo? E, no, jakieś 10 lat temu, 10-11 lat temu około. Mhm. Ale była to salsa w Hiszpanii? Mm. Trzeba ciata, czy... Za, Zaczęło się u mnie od reggaetonu. Taki szok, taki szok taneczny. Gdzie ja trafiłam na taką imprezę, wiecie, undergroundową. O, matko. Z sami ciemnoskórzy, wiecie, o co chodzi. E, wchodziło się tam w ogóle był, nie powiem, że był zakaz wejścia dla mnie. Nie, nie, to nie o to chodziło, ale wchodziło się takimi schodkami, takiej ciemnej, śmierdzącej piwnicy i tam poczułam w takie n -ta, ta, n -ta". Tam się takie. Tam już sobie, o co tu chodzi? <laughs> I zobaczyłam, zobaczyłam pary tańczące na parkiecie razem w różnych pozach różnych pozach. Zobaczyłam te dzikie ruchy bioder, dzikie ruchy klaty, no i później się okazało, że to jest reggaeton. No, ja no, tak no, tak. no Czy ciebie to nie, nie przeraziło, bo Prze generalnie na, na początku większość ludzi ma duży szok, pomimo tego, że jak idziesz na kurs, to jesteś asymilowany z tym stylem. Nikt nie wlatuje na Przynajmniej staramy się, tak. ja no nie powiem, to był szok, to był szok, ale dla mnie to było takie wow. No bo tam, wiecie, spod drążka mm -hmm. trafiłam na taki, e, taki dziki parkiet, gdzie zupełnie, no chodziło mi o ogromne emocje. Ty, ty jesteś jak, jesteś... ta, jak Baby w Dirty Dancing, aż która poszła ty, na tą dziką, dziką imprezę. Czujesz, że mam teraz wypieki. Mam? Nie widać. Czujesz, mam, mam no to był taki, taki, taka wręcz, nie wiem, czy adrenalina, takie emocje, które no poczułam to po prostu w ciele, wiecie, głośna muza ludzie, otwarci ludzie, też zupełnie inna atmosfera niż w szkole baletowej, niż na zajęciach tanecznych gdzieś w domu kultury, tylko to było taki, taki kon takie konkretne spotkanie też z kulturą reggaetonu. Od razu. Bez wstępu. Z grubej rury. No. No. i lubi na grubo. na grubo. od razu. E, no i co? No, to się zaczęło. I co? Ale szukałaś wtedy tam zajęć regetonu? Czy Sługałam? już po powrocie? Mm. Jeszcze nie była na to gotowa. Mhm. Bo ja sobie na tej imprezę później tak chodziłam, wracałam, obserwowałam, gdzieś tam próbowałam ruszyć jedną, kończyną drugą, ale nie wychodziło. No. Nie, nie czułam tej muzyki. W sensie, no, byłam taka na pewno za bardzo zawstydzona jeszcze, żeby się odważyć, żeby ruszyć tym biodrem, żeby otworzyć tą klatkę piersiową, Wiecie o co chodzi? Mhm. E, no i przede wszystkim, żeby tańczyć w parze, bo reggaeton głównie tańczy się w parze. O, co jest dla nas nie do wyobrażenia, nas? bo wiecie, że reggaeton to jest taniec tak, to solo. Taniec. solo ta. Aha. No ale jednak, jeżeli chodzi o, o gdzieś tam te początki regetonu, jeżeli chodzi o taniec, no to takim głównym na przykład ruchem tanecznym w reggaetonie jest tak zwane perreo. Mhm. Perreo to jest ruch, taki mocny ruch bioder. No i tak naprawdę no reggaeton może nie powiem, że powstał po to, ale gdzieś tam te wszystkie ruchy taneczne, które my próbujemy teraz przerobić na technikę tańca, no to yy, biorą się tak naprawdę no, z imitacji ruchów seksualnych na parkiecie, nie? Regeton, często się mówi, że jak patrzysz na regeton, to, yy, to jakbyś widział yy, seks na parkiecie. No i coś w tym jest. No może rzeczywiście, później też jeżeli chodzi o teksty piosenek, to już jest kolejny temat, nie? Mhm. Dobra, to ja mam pytanie, ale to, że u nas stał się z tego um, taniec solowy, wynika, jak myślisz, z czego, czy, czy w ogóle tego się tak uczy, a potem się ludzi paruje i jak się jakby poza, że tak powiem, u źródeł uczy regetonu? czy się go uczy faktycznie tak, że ci ludzie zaczynają na przykład sami sami, ale potem się łączą już na kursie w pary, żeby to... Czy nie? Czy po nie, prostu to nie, wynika nie, nie. jakby z jakiejś Te, takiej. Nie. Teraz obecnie? Teraz obecnie nie, nie, nie. Na przykład, jeżeli chodzi o reggaeton w Polsce, czy reggaeton ogólnie? W sensie w... Ogólnie, ogólnie, czy jest w ogóle jakiś świecie. taki. Tak, tak. Taki trend, że jednak yy, nawet na zajęciach się to już jakby łączy parowo. Mhm. Tak, 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 tak. Są na przykład zajęcia. A czy u nas w Polsce nazywa się to reggaeton w parach? O. Jest, jest, o! Są takie zajęcia. Czy... No w Polsce, w ogóle reggaeton w parach. Tylko jest użyty ten. Ten y, rzeczywiście określenie w parach, nie? Że, że potrzebujesz partnera, bo że jest w stanie, że będziesz tańczyć duecie. Mm, ale jednak na przykład dla mnie też w tym momencie, jak mówię, że prowadzę zajęcia reggaetonu, docelowo to są zajęcia solo, mm -hmm. nie w parze. Ale y, w, w, w dużo jakby, w, w, w dużej ilości ośrodków tańca y, w Ameryce Południowej, Marcy, to jest tak, że y, tam regeton docelowo to są zajęcia w parach. Nie potrzebujesz tego wytłumaczenia, że okej. Okay. Jest solo, nie się tego dopisku. Mhm, jak myślisz, dlaczego tak się wydarzyło? Czy to jest dlatego, że to właśnie te ruchy są tak mocno im, 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 imitujące? imitujące? I hmm. dla nas byłoby to kulturowo nie do przeskoczenia, a jednak przez to, że ta muza jest tak wciągająca, hmm. bo faktycznie jest. Bo przyskoczę, bo ten puls jest taki, tak. że on robi rzeczy i człowiek by chciał poczuć rzeczy i robić rzeczy, tak. ale... Hmm. To, że tam będzie druga osoba, to, to jest już za dużo, bo my tę bliskość mamy bardzo. My jesteśmy od siebie bardzo oddzieleni. nie dość, że od własnego ciała to jeszcze tak, jak drugie tutaj dodać, to już w ogóle kosmos. Nie? No tak, no jest, no jest, jest to trudny temat dla nas, no powiem to, Europejczyków, nie? Bo, bo my nie mamy takiej otwartości na, na drugiego człowieka, jak nazwijmy to. Ale jeżeli chodzi o, na, o naukę tańca, bo mhm. jeżeli chodzi o naukę tańca tak naprawdę, jakby to dobrze jakby to, jakby to tłumaczyć, bo to nie jest tak, że, że na zajęciach reggaeton w nawiasie, w parach, no nie wiem, wskakujesz na kogoś arogancko. Nie, 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 absolutnie. Tam to są, z reguły to są po choreografie, które tworzy się i interpretują na przykład słowa w piosence, tak? Mm. Na przykład niektóre słowopisy mówią, okej, okay, zróbmy to teraz. Tak, zróbmy to teraz. No i w tym momencie następuje zbliżenie tancerzy. Na przykład chłopak ok, bierze dziewczynę, dotyka ją za ramię i na przykład robią tak zwane ondulacje, czyli w prawo, w lewo. To już jest element reletą w parach. Nie chodzi o to, że tam cały czas jest akcja bioder, albo cały czas, nie wiem, em, wychodzą z perreo Intenso. Nie, nie. To jest tak, jakbyś na przykład tańczyła hip-hop, ten czuła ten się robi. To jest też na przykład tak z holu Daggering. I to jest dokładnie, to jest dokładnie... Eee, no, nie dokładnie to samo, ale no, cel jest taki sam, nie? Podobny. No to jak to się stało, że ty, grzeczna dziewczynka, z baletu, z pontempo, owszem, trafiła na imprezę. No ale, no właśnie, Baby w Dirty Dancing nadal tak, miała tam tak, jakiś czas. Tak, a to super porównanie. Nie? E, tak. Przyswajania się i oswajania z tym środowiskiem i nie potrafiło w to wejść. Jak to się stało, że jak doszłaś do tego etapu, gdzie, gdzie jesteś dzisiaj? Tonecznie. Tak, znaczy to było tak, że w, że w tej Hiszpanii powiedzmy poznałam reggaeton. Zobaczyłam, że coś takiego w ogóle istnieje. I zaczęłam słuchać muzy. Zaczęłam oglądać filmiki, bo zaczęłam się jakby zaznajamiać w ogóle też wizualnie, patrzeć, coś takiego istnieje. I wróciłam później do Krakowa, no i, i, i rzeczywiście szukałam zajęć reggaetonu. I trafiłam na takie zajęcia reggaetonu do jednej ze szkół, która już teraz nie istnieje, no ale mieliśmy dwa zajęcia i grupa się zamknęła. Więc io, <faśla> <słys》> ja, ja, to ja nie zdolna <słys》> jesteś, że po dwóch zajęciach. Jestem tutaj. Ale, ale, ale właśnie... Ym no jakby, Już wiedziałam, jaka jest różnica. Tak, tak, samo, tak samo wyglądało jakby moje zderzenie z salsą, mm -hmm. jak wróciłam do Krakowa. Um, pod tytułem, że jeszcze jak to bo 10-12 lat temu, teraz już jest troszkę większa różnica, ale na przykład w Hiszpanii, jak idziesz na imprezę, nikt nie pytał mnie, czy tańczysz kubany, czy linię. A ja przychodząc na imprezę w, do, w Krakowie już tańcząc, wyda wydawało określić. mi się, tak, określ się salsa, czy linia. Nie chcesz, tańczę salsę. Wiesz, o co to chodzi? Tak samo, bo z reggaetonem, ja już widziałam, że ten reggaeton, który pokazują mi na zajęciach, rozliczają mi raz, dwa, trzy, cztery, wykop, wejdź i to nie jest to, co, czego ja, co ja zobaczyłam tam. Mm. No więc no to, to już się zaczęło moje jakby osobiste yy, nauczanie siebie. Z filmików, głównie z filmików z YouTube'a. No. O, coś, czego ja totalnie nie umiem, No, no bo, bo ja bardzo chciałam, mi się to bardzo podobało i chciałam poczuć ten Chciałam poczuć to flow, no ale tu nie, nie było możliwości, bo te zajęcia, które trafiałam, nie, nie przemiawały do mnie. Yy, no bo wiadomo, jest trochę in, inne podejście do, do nauczania. Yy, jak to się mówi? Jak się mówi, że lat nosi mają twoje krwi, tak? No. no do, 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 to jest bardzo. To jest bardzo, mm, to jest taka mocna generalizacja, ale jednak jest to, że oni przecież czują muzę. I na przykład rzeczywiście, jak tańczysz, tańczysz z Europejczykiem, który uczy się od podstaw, no to często widzisz, jak sobie tam przeliczy pomyliłam się. Przepraszam. No? Kto było? Są doble. Wróć do basika stary i poczuj muzę. O, to jest trudne. Ale muzę trzeba słuchać, żeby ją poczuć. No, wow. a taki, taki Kubanczyk, Dominikańczyk, Kolumbijczyk, Wenezuela, jak oni, oni, oni po prostu wychowują się na tych rytmach, więc oni i no, nie ma porównania, oni po prostu to czują. Nie? O, ja sama na zajęciach puszczałam ci muzę i po prostu tańczysz. Mhm. To jest trochę inne doświadczenie. Mhm. Myślę, że oni do naszego disco polo by tak nie zatańczą. No, dokładnie, i do naszej polki. Ja nie, mówię, ja nie mówię, żeby nie było, że, nie, że, mówię, że mm, absolutnie nie mówię, że ktoś jest lepszy, gorszy. Nie. No nie, no, nie do, Absolutnie, to osłuchania. No, 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 ja dokładnie, to też doskonale dokładnie. rozumiem. I w sumie o tym, żeśmy też rozmawiały tak. ostatnio, że no, no, nie masz podjazdu mm. do kogokolwiek z Ameryki Łacińskiej, jeśli on jest nasiągnięty. To jest część kultury, tak, której zrasta. Bamboleo. No, no i, i, i nie ma takiego. No, no, a u nas to jest rzecz wtórna. No to tak. z kolei oni nie mają podjazdu, nie wiem, na przykład jak my się wychowujemy. Do piłki nożne. Do, piłki nożne. do, <laughs> do lepienia pierogów, no. nie, nie, nie mają pojęcia. I bałwanów, nie mają pojęcia. Ale muzyka klasyczna, czy tam nie wiem, churalne wykonania, churalne mm -hmm. śpiewy, mm -hmm. biały śpiew, no to no, no nie, dla nich to tak. będzie jakaś kompletnie obca. Co, Co kraj, sporo. to obyczaj, dokładnie. Tak, nie, No, no, no mm -hmm, trudno, mm -hmm. no, myśmy się zafascynowali, spoko. No tak. dobrze, czyli uczyłaś tak. się sama. Ja się zastanawiam, Uczyłam to się jak y, brałaś filmik i codziennie po jednej choreografii, mm, czy jak to... Nie, 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 nie. Bo właśnie to jest to, jest to że ym, tu myślę, że to jest to, bo ja ym, ja dopiero poczułam ten reggaeton, dopiero poczułam tę, tę salsę, jak przestałam chcieć się jej uczyć do tej pory, w moim wcześniejszym doświadczeniu ym, wiadomo, no, wiadomo, balet taniec jest oparty na pewnych schematach, regułach. Masz konkretne pozycje, które musisz wdać, co do milimetra. Jak postawisz źle stopę, to już jest źle, tak? Contempo, jak byłam w formacji, też musiałam się uczyć choreografii, żeby dobrze je odtańczyć, tak? Do tej, do tej, do momentu, gdzie natrafiłam na klimat latino, nie czułam wolności w tańcu. O, w ten sposób. Ja odtwarzałam ruchy, które ktoś, których ktoś mnie uczył. I teraz, w tym momencie, jak ja zobaczyłam, że tak naprawdę nawet porównując filmiki, jak oglądałam grupy e, reggaetonowe, salsowe, każdy z nich tańczył inaczej. I mi to się spodobało. Że ja nie chcę tańczyć jak ktoś, tak jak do tej pory. Hmm? Ja chcę znaleźć swój styl. Więc ja oglądałam, łapałam to, co mogłam i tworzyłam swój styl. To jest trudne. To było bardzo trudne. Jak to się robi? W sensie poza mhm. wykonaniem, wiesz, bo bardzo dużo ludzi chce to wiem, zrobić. wiem, to jest sakramentsko trudne. No tak. i szuka tego złotego, czy, czy, tego grala mhm. pod tytułem, jak dojść, jak, jak szukać, jak decydować, wiesz, patrzeć się, a ten ruch mi się podoba, to go zostawiam. Mhm. Czy, mhm. No bo najłatwiejsza forma jest taka, że jednak powtarzasz po kimś, dlatego podejrzewam, tak. te zajęcia są tak popularne. Tak, tak, taka tak, tak, tak. tak, tak. Tylko w pewnym momencie, nawet no już troszkę tego doświadczenia w nauczaniu mam. I widzę, że najdłużej zostają ze mną osoby, które... Ym... Dobra, szukają swojego stopnia, to, to będzie, co ale, ale nie próbują naszydować mnie i mój ruch w 100%. Bo ja zawsze staram się tłumaczyć ludziom na zajęciach, czy to jest Lady Slide, czy to jest reggaeton, że jak pytają mnie przez podatek ja po pierwszych zajęciach na kursie od podstaw. A powiedz mi, a po jakim czasie, ile czasu potrzebujesz ten tak jak ty? Ja mówię, stara, stary, nie wiem, że tańczyła jak ja. Ja nie będę tak tańczyła jak ty, ponieważ nie o to chodzi. Ty masz z tego czuwać przyjemność. Dopóki jest. Ja teraz w tym momencie prowadzę tylko i wyłącznie grupy amatorskie. I zawsze staram się, żeby ci ludzie na tych zajęciach czuli się dobrze mm? i nie chcę wywierać wybierać na nich żadnej presji, że muszą wykonać jakiś ruch, wykonać jakieś, jakieś sekwencje ruchowe w 100%. I myślę, że to jest klucz, żeby. Trochę pozwolić sobie odpuścić, mm -hmm. mm, bo my wszędzie mamy kontrolę. Prac, wychodzimy z korpo, wych rodzina, dzieci, kredyty i tak dalej. No to ten taniec, jeżeli traktujesz go amatorsko, to moim zdaniem powinien to być dla ciebie taki czas, gdzie uczysz się odpuszczać. Bo technika jest ważna. Bez techniki nie ma tańca. A dla mnie ważniejsze są emocji jednak, w tym momencie. No, bo to też, bo dla ciebie taniec nie jest już. Kwestią tylko amatorską, mm -hmm. bo dla ciebie jest kwestią profesjonalną, bo ty. Tak, tańca, no bo już uczę tańczyć. Tak, mm -hmm. uczysz mm -hmm. tańczyć tak jakoś. I to no, jest częścią twojej profesji, w różnej mm -hmm. konstelacji, prawda? Tak. No to jak tutaj z odpuszczaniem, i też się zastanawiam, na ile masz poczucie, że jednak to doświadczenie wcześniejsze, bo tak jak mówisz, technika z klasyki, mm -hmm. no że bez tego trochę Ani rusz, na ile ci ustawiło i dało też ten, tę możliwość szukania własnego stylu, że trochę. Bez zaliczenia tej takiej bardzo tej bazy, która cię w, wkłada w ramy mm -hmm. na początku, to ty tego własnego stylu nie, nie zbudujesz, bo ty najpierw musisz mieć klocki, które potem złożysz w inną całość. Tak, no ale właśnie o to chodzi, że te klocki, które dajemy my, instruktorzy, mm, i teraz chodzi o to, żeby mm, ludzie wiedzieli o tym, że oni sobie mogą te klocki wykładać w przeróżny sposób. Dostajesz na przykład schemat tak dostajesz schemat na klasyce. Nie? Masz trzy klocki, musisz je użyć w ten sposób, każdy musi być co do milimetra e, ważne, żeby to tworzyło jakąś całość. Mm? I teraz uwaga, bo owszem, dla mnie teraz taniec, ja pracuję z tańcem, tak, ale zakładam, że ludzie na sali, tak przypominam, że teraz tu mieć pracę tylko zajęcia dla, jakby amatorskie, nie? Nie prowadzę już formacji, nie przygotowuję yy, ludzi do bycia instytutem, bo to już by była inna inny sposób prowadzenia zajęć, nie? Więc jak na przykład mówimy o takich kursach regularnych, mm. gdzie ludzie sobie, sobie przychodzą, żeby powiedzieć e, wolny czas, albo zamiast siłowni, jako kardio, no to tam daję im dużo wolności i powtarzam im, że ja wam daję narzędzia. Wam daję narzędzia, ale wy musicie się przy tym czuć komfortowo. W ten sposób. Więc ja uczę ludzi techniki, rzucam im Powtarzam te e, rzeczy, nad którymi ja pracowałam lata, przekazuję im tę wiedzę, te triki, które mogą wykorzystać, tak? Ale zostawiam im taką wolność, żeby na zajęciach mogli mieć możliwość improwizacji. W ten sposób. Ty na najprościej, zostawiam im kilka minut dla siebie. Okej, okay, dobra, a to teraz wracając do tego twojego stylu. A w takim razie, kiedy ty poczułaś, że okej, okay, mam to, trochę mogę z tym wyjść gdzieś dalej, bo zakładam, że jak już sobie to w domu, na własnym podwórku czy dywanie ćwiczyłaś i tak dalej, to przyszedł jakiś moment wyjścia z tym. I Pytanie, co to był za moment i kiedy poczułaś, że okej, okay, w sumie to, 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 to jest to dobre, dobre to jest, mogę tak. z to pokazać. No, no, w moim przypadku to było w ten sposób, że ja y, zaczęłam prowadzić zajęcia jeszcze nie czując jego towarzystwa. Przez to taki mój, taki mój wrodzony profesjonalizm yy. Taki chory profesjonalizm, w sensie profesjonalizm, yy, yy, perfekcjonizm. Perfekcjonizm. Mm -hmm, no. perfekcjonizm. Polski, trudny język, w no. naprawdę, gdybym yy, nie spotkała na, swoich, na swojej drodze ludzi, którzy mnie po prostu yy, powiedzieli: Heidi, dawaj, wyjdź z tym, to jest okej, okay. dasz radę. To no do tej pory bym się ćwiczyła YouTube, przed YouTube'em, wiecie, z YouTube'em, przed telewizorem, przed kompem, więc, więc no ja zaczęłam uczyć w Hiszpanii, jako to były moje pierwsze zajęcia, zaczęłam uczyć i reggaetonu, i salsy, w tej malutkiej szkole, no ale to był tak naprawdę trochę dla mnie, no to jest zbyt, nie zbyt dramatyczny, i zrobiłam taki przymus, no bo z czegoś się też musiałam utrzymać, mm. no nie? No więc stwierdziłam, że dobra, spróbuję, Podarunkiem, że nie będę nikomu robiła krzywdy na sali, to spróbuję y, przykombinować. No i czego cię spróbuję to nauczyło zajęcia? prowadzenie zajęć w Hiszpanii, czyli też przy okazji w ogóle w innym środowisku? No to jest też zupełnie... Ym, kurczę z, z, ym, Inaczej się prowadzi zajęcia dla osób, które znają te muzea mhm. i czują te muzea, niż na przykład na początku w Polsce nie mogłam się w ogóle odnaleźć jako instruktor. No przychodziłam z czymś zupełnie obcym. Mhm. nie? Puszczałam muzę, kazałam się ludziom rozluźnić, do tej pory byłam przygotowana, yy, yy, przyzwyczajona do tego, że gdzieś tam Hiszpanie, czy nie sobie tam podśpiewywali, znali te muzeę, improwizowali na zajęcia, był taki mega, mega taki flow, flow, criminal. A tutaj co? Znają jak koki, no jak no. to w ogóle, w ogóle można? ja muszę być, weź się bujaj, misiu. Jest takie hasło, że aż już bujaj się, no bansuj, to jest proste. No nie, to nie jest proste. Ja też się musiałam nauczyć, uczyć, uczyć nauczyć tak? rozluźniać ludzi, żeby żeby ten bans, ten bit oni poczuli w ciele. No, no to lata praktyki, nie tak hop mm. Okej. Okay. No i jak wygląda taki, wiesz, taka droga takiego instruktora, który jest bardzo, jak my czasem mówimy o tym, że no wiadomo, że nikt z nas nie ma papierów na to, żeby być instruktorem i tutaj wymieniać tańców, na których nie ma papierów, jest można bardzo długo, nie, bo w zasadzie papiery to możesz mieć tylko, nie wiem, po, po szkole baletowej, ale to też już skończone na jakimś poziomie, a nie takim tak. po prostu kółku, czy jakimś innym, albo że za wcześnie, bo ci powiedzieli, że jednak dziecko za grube trochę i raczej się nie nada, bo za grube że kości, albo za szerokie stopy, no. albo za szerokie stopy, więc umówmy się, że, że I to nie, to jest, to jest łagodny. <laughs> tak, ta, ta, tam parametry, no to jest jednak nieubłagane, natomiast mówmy się, że, że nie ma czegoś takiego jak papierów na, na tysiące tańców. Jednak zostajemy instruktorami, no ale często jest że tak, że może w szkole nas ktoś podszkolił, nie? Że mm -hmm. gdzieś tam ty mm -hmm. wychodzisz sama, sama tworzysz swój styl, idziesz z tym do ludzi, zaczynasz uczyć i co potem? Jakby, jak wygląda taki rozwój kogoś w fregetonie w Polsce? Okej. Okay. Um, tak naprawdę dla mnie takim momentem, gdzie um, gdzie poczułam ten moment, że okej, okay, dobra teraz albo nigdy to był kongres reggaeton vs dancehall na który trafiłam w pewnym momencie jak e, pozdrawiam Grzesia Jaworskiego, będzie zachwycony, e, organizator e, eventu. <grym> będzie zachwycony. Zachwycony. Oczywiście, my tego tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Do, do, szukamy sponsorów zawsze. Dopier, dopiero, dopiero, co, dopiero co wróciłam z kongresu, bo w ten kongres vs. Wersusch edycja jedna odbyła się właśnie w weekend. Aha, no. więc jest na, na świeżo jestem te pozdrowienia. I teraz tak, ym, ja trafiłam na taką imprezę. Jeszcze kiedyś w Krakowie były mm -hmm. imprezy w klimacie reggaeton vs. dancehall, które właśnie organizował Grzegorz. I to był chyba klub, klub alchemia, nawet nie wiem czy jeszcze istnieje. No, istnieje, istnieje. Istnieje, ale to jest bardzo podobny klimat jak w tym klubie w Hiszpanii, gdzie ja pierwszy raz zobaczyłam taki typ imprezy. Wchodzisz do klubu po schodkach, jest ciemno, jest, specyficznie pachnie, jest dużo ludzi, którzy, wiecie, czujesz, czujesz w tych ścianach to um, ta, ta um, ta, ta A i tam nagle okazało się, że są tak zwane kontesty, patelki, reggaetonowe o dancehallowe. I jak to się w ogóle wydarzyło, że ja wziąłam udział w tym konteście? Nie mam pojęcia, jak to było. Ale chyba ktoś mnie zmusił, podejrzewam, bo ja gdzieś tam sobie ten reggaeton, już tam jakieś zajęcia w Krakowie prowadziłam w szkole Black and White, która już nie istnieje. Gdzieś tam były moje początki, już gdzieś tam swoich pierwszych kursantów miałam, jakoś mi to szło, jakoś to się powoli, powoli rozwijało. No i w pewnym momencie zaczęłam na tym, na tym parkie tańczyć. No i to się zaczęło. Zaczęło. No i, to, no i, no i wtedy się zaczęło. Gdzie się zaprosili na kongres jako instruktora. No i tam po tym kongresie zaczęło się boom. Znaczy, w sensie, że dopiero wtedy dostałam zaproszenia na inne eventy, e stricte jakąś tur reggaetonu. Okej, okay. w ten sposób. No, dla mnie ten kongres to był taki moment, że poczułam, okej, okay, dobra, to jest to. W to dziewczyno. Takie trochę przepieczętowanie, tak? tak? Dostałaś taki glade, bo tak. był kontest, bo w tym konteście co? Wygrałaś albo miałaś Wygrała. wygrałaś mnie? Tak. Wygrałaś. No to, to już tym bardziej, nie? Taki approf, social approf, że, że jednak. Tak. Nie, skomałam. Najpierw dostałam zaproszenie na jakieś takie mniejsze warsztaty. Okej, okay, dobra. I dopiero po tych warsztatach, po feedbacku, mhm. które dostałam ja i które dostał też organizator Grzesiek. Krzysiek stwierdził, że okej, okay, chyba warto tej smarkuli zaufać i. I może warto ją wystawić, ile na większą lat? scenę? Um, 19, 20? Nie pamiętam dokładnie. Mm. Ale jaka? Okay. To... Mm. No i co, i co się dzieje? 10 lat, nie? Od no, tego no. momentu. No, no i co teraz robi lat. Heidi? Jak wygląda. Y... No dalej uczy. No? Dalej uczy i, i, i coraz bardziej lubi to robić. Tak. No, coraz tak? Bardziej lubi to robić. A jak się rozwijasz jako instruktor, jako tancerz, jako tancerka? W Polsce, bo mówisz, że no, to jednak jest takie środowisko, którego chyba nie ma za wiele. Pytacie o reggaeton? Tak. No nie ma. Mhm. Nie ma, nie ma. To znaczy y, ja inspiruję się bardzo... Teraz jest, słuchajcie, no prosta sprawa. Jest internet. Y, followujesz swoich ulubionych artystów i podglądasz, nie? Ich, ich filmiki, y, ich showcase'y. Słucham muzy i teraz też dla mnie ważne jest to, że no bo, u, musimy wrócić do bazy, skąd się w ogóle wziął reggaeton. Mhm. Bo reggaeton to jest coś takiego, tanecznie i muzycznie, że jakbyście sobie wzięły taką, taką e, szklaną kulę i tam zaczęły wrzucać różne style. Hip-hop, raga, soka. E, w tym momencie teraz reggaeton bardzo się inspiruje afro. No więc ja na szczęście mam, mam taką, mam taką yy, potrzebę, żeby się rozwijać. Więc ja nie stanęłam w miejscu, tylko gdzieś tam zawsze, jak coś okej dziewczyno, no, reggaeton bazuje na hip-hopie, no to idź na klasy hip-hopowe. Okej, okay. mm. teraz widzę, że jest inspiracja mocno, reggaeton idzie muzycznie. on też bardzo szłam, też jak reggaeton się rozwijał muzycznie. Tam w momencie była mocna zajawka dancehallem, stara, idź na dancehall. Teraz jest afro i chodzę na afro, gdzieś tam oczywiście jak tylko mogę. Mhm. Więc to jest tak, że reggaeton się rozwija muzycznie, i my się rozwijamy razem z nim. W ten o sposób to wygląda. Okej, okay, bo tak w sumie sama y, wydaje mi się, sprowokowałaś to pytanie, które będzie teraz, bo pytasz, Aha. mówicie o reggaeton, to, co oznacza, że to nie jest tylko reggaeton. I teraz pytanie, y, bo my wiemy, że to jest też salsa, natomiast pytanie, czy dlatego, że z samego reggaeton się nie da. Jakby, czy nie jest to... Ale. Czy jest to coś takiego, że okej, okay, gdyby się dało z samego regetonu, to to być sam regeton? Czy nie? Bo po prostu to nie jest aż tak, że fajnie jest to jakby dzielić. I to nie musi być poprawnie polityczne, bo my tutaj nie Jasne. mamy jakby, wiesz, y, sponsora, który płaci tylko za to, że, że będziemy mówić dobrze o salsie albo o takim innym stylu. Szczerze, nie? Czy to jest kwestia wyboru, bo ta różnorodność, ta różnorodność też ci dużo daje? Czy to jest kwestia tego, że no... No, bo sama mówisz, że reggaeton to nie jest tylko regeton, nie? Mm -hmm. A ty musisz jeszcze się rozwijać w, w salsie, nie? Więc tego jest naprawdę dużo. Tak. E, no i to, to jest to pytanie, czy, czy to jest jakiś kompromis, czy. Mm, A czy powiem tak, nigdy nie, nigdy nie próbowałam sobie wyżyć z samego regetonu, e, bo ja te salsę, tą salsą też się jaram, też jaram, więc dla mnie to były takie równoległe drogi. Mm -hmm. Ja zaczęłam od reggaetonu, przyznaję się, bez bicia. Salsa na początku w ogóle nie interesowała. A ta w parze? Ach. Jak najdalej. No. no, Ale gdzieś tam... Okay, czekaj, czekaj, czekaj. Ale reggaeton tańczy się w parach. Dobra, ale nie tak. Ale nie tak. <laughs> <laughs> Czyli blisko albo wcale. <laughs> ale nie tak. W sensie, wiecie, chodzi o takie w sensie, że no, na początku dla mnie ta salsa to ok, no to był dla mnie taki sposób spędzenia wolnego czasu. Okej, okay, szłam na piwo, gdzieś tam do bar, do to gdzieś pod Barceloną i tam sobie tańczyłam salsę for fun. Mhm. Nie, jak sam tam tu ktoś mnie zakręcił, spoko. Ale dopiero później, jak, yy, no, taka trochę, bo to była taka trochę może moja ignorancja, że to w sens, salsa. No, no nie, no, no nie. Yy, właśnie to mi pyknął od początku, a salsa w ogóle nie. Ale później zaczęłam się dowiadywać, okej, okay, dobra, ale, ale są też yy, różne odmiany salsy, nie? Yy, też salsa się inspiruje innymi stylami. Dopiero później się dowiedziałam, okay, o co chodzi z tą kubaną i z tą linią. Dopiero w Polsce w sumie się dowiedziałam, o co chodzi z tą kubaną i z tą linią. Więc to jest tak, że nie, wracając do pytania, yy, yy, czy szłam na komentarz? Nie, ja po prostu yy, na początku tak, owszem, stawiałam na reggaeton, ale później jak się wkręciłam w świat salsowy, to też to pokochałam. I tak jakby nigdy nie miałam takiego momentu, że yy, stwierdziłam sobie, dobra, stara, chcesz być dobra w czymś, to musisz wybrać. Nie, bo nie, bo chcę być dobra w tym i w tym. Mhm. Więc idę tymi Dwiema drogami. No chyba, czy sporym ułatwieniem, jakimś na pewno jest to, że one się miały taki moment, że się mocniej gdzieś zazębiły o, i właśnie, że to jest. Tak. Bo, tak, No Bo teraz już tego momentu mm. mam wrażenie, nie ma. No, Z, też nie? tak. No, w tym momencie były, takie, były takie, takie festiwale, na przykład, czy eventy, gdzie ja prowadziłam i zajęcia salsy, i reggaetonu. A w tym momencie, że sobie pomyślę, to w sumie prowadzę albo salsę, albo regeton a jeżeli na festiwalach są elementy tego street no to, no to dobra, reggaeton. Okej, okay, no, ostatnio w Wiedniu w Meneatę miałam przyjemność prowadzić reggaeton. A to jest stricte salsa, mówi się o salsa festiwal, że mam zajęcia z Afro-Rumby, a też na miejsce na reggaeton się znalazło. Ehm, ale teraz no w sumie występuje być może, okej, okay, reparto. To tak, reparto, czyli taka kubańska domena reggaetonu, dosyć świeża. Ale reggaeton, reggaeton, jako reggaeton boricua, czyli taki reggaeton puertorykański, no to, no to nie. To już tylko na festiwalu właśnie, gdzie możesz znaleźć też afro, hip-hop, ten -hop. nie no. Ciekawe, że jakby w tamtą stronę poszło, że, że tu się no z drugiej mhm. strony zostało przy, przy swoim śródle. Um, no a jak to jest godzić jedno z drugim, wiesz, też tak po prostu czasowo to rozwijanie? Zastanawiam się, na ile ci też salsa pomaga tak technicznie, bo no masz afro, co prawda nie to afro, nie? Tylko afro. A, właśnie. jak okay. nas pouczał Julio, folklor, tak, nie? Na ile to też sprzyja... Twojemu rozwojowi własnego stylu, bo masz tak, a dobra, no to, to jest ten element, który ja sobie mogę wrzucić, jako ja, Jasne. jako Heidi. Mhm. Nie? Jak, jak sobie to godzisz? Oczywiście, znaczy, co ja może powiem tak? Yy, bo ja w pewnym momencie odkryłam, że reggaeton jest dla mnie yy, wyjątkowym stylem, który pozwala mi też na, odkry na pracowanie nad świadomością ciała i ruchu. Bo to nie jest tak, że przychodzę na. Znaczy, przez zajęcia reggaetonowe to nie jest tak, że, że my tylko y, uczymy choreografii. Tak naprawdę, dla mnie w tym momencie, y, jak prowadzę klasy reggaetonowe, to zawsze mam rozdział albo technika, koordynacja, albo choreografia, bo to są dwie różne rzeczy. Nie? Tak samo jak na przykład teraz są takie tematy, typu, że ok, y, y, idziesz na zajęcia hip-hopowe no, a masz choreografię do Beyoncé albo do Rihanna, ale to nie jest prawdziwy hip-hop old school, nie? Więc trzeba pamiętać o tym, że, że gdzieś tam ta baza jest ważna. I na przykład ja, yy, jeżeli chodzi o, ro, czy mi salsa pomaga w reggaetonie? Nie, ale reggaeton w salsie? Tak. Chodzi o kontrolę ciała. Mhm. Nie? Na przykład w mojej, tym momencie yy, ja bardzo, tak jak wam przed chwilą, przed sekundą powiedziałam, że ja bardzo chciałam odejść od tej techniki ja już chciałam w końcu poczuć wolność, chciałam się móc cieszyć tańcem, więc jak gdzieś tam słyszałam o tych pojęciach izolację i tak dalej, myślałam, nie, dobra, znowu, again. Ale, ale rzeczywiście to jest prawda. Jak zaczęłam prowadzić klasy reggaeton, reggaeton, cisnąć ten styl, bez świadomości ciała, bez znajomości techniki, no to bóle kręgosłupa były nie do wytrzymania. Ale wystarczyło po prostu zaaplikować do ciała kilka pojęć typu E, ładna kontrakcja, ściągnięty brzuszek, krew zamiast brzucha, e, dobrze ustawiona miednica, wiecie o co chodzi, pozycja kolan i to jednak da się ogarnąć, nie? Więc ja w tym momencie mm, staram się rodzić to rzeczywiście są zajęcia reggaetonowe, które są oparte na choreografii, ale są też zajęcia technika, koordynacja, która moim zdaniem może się przydać każdemu, każdej osobie, która chce tańczyć. No. Czyli generalnie polecasz salsowiczom wybrać się na regatę? Salsowiczom, zukerowiczom, kizomberwiczom, baciaterowcom, wszystkim. No ale mam na swoich zajęciach taką grupę, super grupę, którą też serdecznie pozdrawiam i kocham. Baciateros, sensueros, którzy przychodzą i sami mówią, że, że no te wszystkie ruchy izolacji klatki piersiowej, one też pomagają po prostu w koordynacji, co za tym idzie, świadomość ruchu, co za tym idzie, prowadzenie i podążanie za Partnerem, partnerką. Tak sobie myślę teraz, że super to, co powiedziałaś o tym, że każdy styl w zasadzie nie zamyka się mm -hmm. na tylko i wyłącznie technice danego stylu. My tak lubimy teraz właśnie, tak jak mówisz, że już tych wpływów regetonowych w sali jest coraz mniej. Chcielibyśmy wszystko takie czyste, tak? Parkiety są osobne, no bo żebyśmy my mogli tylko jedną rzecz szlifować, nie? A Takie wiesz, fokusowanie się tylko na tym, że jak ja będę dobrze znała jedną rzecz, to będę super. A ty jesteś kolejną osobą, która mówi w ogóle nie tędy droga, że droga do tańca, dobrej zabawy polega na tym, że ty jednak te klocki składasz z różnych elementów i to niekoniecznie twoich w stylu, a mamy taką, taką gdzieś ostatnio trend, w czasie bardzo zamykamy już, salsero się nie uczą, baciate, a baciatero w ogóle salsy, nie? Jasne. Wspólne parkiety to jest nie do wytrzymania, w ogóle to już jest e, e, abstrakcja teraz, no mnie skandal, nie? Już nie mówiąc o reggaetonie, który jest dość niszowy, no to gdzie on tam jeszcze ma mieć miejsce, nie? To nie ma osobnych imprez pod to, nie, no to już tego nie ma trochę, nie? No reggeton na tych imprezach istnieje w formie animacji. Tak, tak. Jeszcze gdzieś tam. Mhm. Ale ja, to reggaeton bardziej reparto że te elementy są, ale może to wynika z tego też, że po prostu ludzie się raz nie ma może się boją. Rzeczywiście reggaeton wydaje się trudny, no bo jak się naogląda filmików, to, to owszem, to jest trudne, ale to jest też praca nad ciałem, nie? Więc nie, nie ma się czego bać. Nie wiem, czy w reggaetonie nie ma takiego większego, najwyższego progu, progu wejścia, wiesz, bo przychodzisz na zajęcia i wyćwiczenia, jak izolacje dla mnie brzmią, to są ćwiczenia. Aha, okay. Jak ćwiczenia, Aha. to może mi się nie udać, mogę mm -hmm. nie dać rady, tak samo jak nie wiem, nie, nie dźwignę 50 kilo na sztandze za pierwszym razem, tylko dojdę tam ćwiczeniami do tego krok po kroku. Okay, nie? No to, okay. to izolacja, a reggaeton to już jest taniec i w naszej głowie, no to aj, przecież aj, aj. tańczyć, każdy potrafi, my, my jesteśmy tacy świetni, od razu nawet jak y, dajemy sobie, dajemy znowu w tym mm -hmm. powie przyzwolenie, że niekoniecznie. No to przecież ja wchodzę na zajęcia i po, powinienem, powinnam umieć ruszać się tak jak instruktor. Oj, oj, oj. Nie, A nie. widzę w lustrze kupę. <laughs> nie? To jest takie... Ja mam ja mam tak. wielokrotnie, przecież my się sobie tak, patrzę, no właśnie ten wspomniany y, Patryk i hall, nie? Tak. Przychodzę na pierwsze zajęcia. Pozdrawiamy zajęcie. Patryka. Pozdrawiamy <laughs> bardzo serdecznie i ja to bardzo miło wspomnie, wspominam y, nazwanie mnie żelbetonowym klocem. Tak było. Tak było. Myślę, że jakbym dzisiaj poszła na zajęcia, to by się niewiele zmieniło. <laughs> Ale nie o to. Ja nie. ja już tam też nie przyszłam z taką intencją, nie? Jakby wiedziałam, że i tak zajęć na zajęcia będzie coraz Jasne. lepiej. Jasne. Ale byłam tam dla zabawy. No i ta technika, wiadomo, no, tylko to też trzeba. E, bo moim głównym stylem jest co innego. Więc mam no, ten luz. I, no, tu, tu jest teraz jest wychodzenie ze strefy własnego komfortu. No ja też musiałam wyjść ze strefy komfortu. Nawet już mam sobie przychodzą tutaj do was, dziewczyny. Mam <laughs> Bamboleo i do przodu. Paboleo. Przecież tu jest ciasteczka, <laughs> ciasteczka, herbatka. Wszystko jest, nie super. Y Drodzy słuchacze i słuchaczki, od 2021 roku tworzymy dla was przestrzeń do rozmowy o tańcach socjalowych i nie tylko. Zachęcamy Was do podzielenia się opinią na temat tanecznika na platformie Spotify oraz przesyłania odcinków tam, gdzie jeszcze nie dotarły. Od niedawna macie możliwość współtworzenia tanecznika za pośrednictwem takich platform jak buy coffee oraz Patronite. Tylko, żebym super, nie uciekło, super. będę tak sprytnie przeplatać tak. pytania. Tak. Ym, no, bo już mówimy o tym, że tańczysz no, już z... no, na pewno więcej niż 10 lat. Na tym regietonowym rynku. Aś. I dostaliśmy no. takie pytanie, czy co Heidi teraz poradziłaby Heidi z tych przed 10 lat? Wow. Czyli można nawet, może to nie przed tym kontestem, ale tak mniej więcej w tamtym czasie. Wow, no piękne pytanie. E, dziękuję bardzo za nie. E, słuchajcie, co Heidi poradziłaby tej 10 lat młodszej? ma być serio, tak? Bo taki mi się sentyment włączył. No pewnie! <laughs> Dawaj! Kół, nie. Ma poety, bo więcej kremu, przecież z malczykowego, ale nie, nie, nie. Słuchajcie, um, um, wspomniałam, wspomniałam o tym, pomyliłam słowo... Perfekcjonizm, profesjonalizm. Perfekcjo mhm. Tak, od, odrzucić ten perfekcjonizm. Tak. Mhm. Bo um, myślę, że gdyby... Gdybym nie chciała aż tak bardzo. Bo, bo, ten perfekcjonizm jest dobry. Jest dobry. Bardzo dobry w niektórych, niektórych momentach, ale taki zbyt przesadny, taki przesadny bardzo blokuje. I mnie w pewnym momencie bardzo zablokował. Mam takie właśnie doświadczenia, których bardzo żałuję, ale w sumie no, wtedy byłam o wiele młodsza i nie miałam takiego doświadczenia, doświadczenia jak teraz. I nie wierzyłam w siebie tak bardzo, jak wierzę teraz, bo dostałam kilka propozycji tanecznych, żeby wziąć udział w jednym programie, w drugim, żeby wziąć udział w teledysku jednej, jednego artysty, drugiego i ja odmówiłam, bo nie czułam się wystarczająco dobra, żeby wziąć w tym udział. Więc pytanie, czy to był strach, czy właśnie to był ten ten wrodzony perfekcjonizm. Myślę, że to, że, to, że to jest to. I chyba bym poradziła sobie stara let it go. Mhm. Uwierz w siebie. Nie? Bo jak... Bo jak... Bo jak nie spróbujesz, to to się nie dowiesz. Mhm. No. Także myślę, że to byłaby taka rada na teraz starszej, a jakbyś, starszej koleżanki. A to od razu tak pięknie przejdę do drugiego pytania. A jakbyś miała powiedzieć, co było takimi milowymi krokami poza tym wspomnianym już grzeźkiem, który cię wyciągnął jako kongres, tak. tak jako nastolatkę jeszcze na kongres, to takie wiesz, jak myślisz sobie, to były takie milestone y na tej mojej drodze i one mnie tak po prostu pchnęły do przodu. To co by to było? Jako tancerze, jako instruktora tańca, tak? Tak. Na przykład, dla mnie to jest taki, taki, taki znowu taki sentymentalny, taki, taki sentymentalny moment, kiedy ja znalazłam się, bo wspomniałam o tym, że gdzieś tam próbowałam swoje pierwsze kroki taneczne, y, salso, robiłam w takiej małej szkole y, pod Barceloną. No i jak znalazłam się po tej drugiej stronie, czyli jak wróciłam do Hiszpanii i, i po prostu przyjechałam tam jako nauczyciel, jako instruktor. Ja tak pomyślałam: o kurcze. No fajnie, aha fajnie. No przecież się się no. Gdyś Ja uczyłam się tam, a teraz ja mogę y, uczyć kogoś, mogę dzielić się tą pasją, którą zarazili mnie oni tak naprawdę, nie? Więc myślę, że to był taki, taki sentymentalny. Eee, bardzo doświadczenie, no to chyba takie mi przychodzi do głowy. A Meksyk? Eee. Olej, bamboleo, po raz piąty! No, tak. No, tak. Jakie tak. masz, możesz opowiedzieć o tym e, doświadczeniu, Mogę. bo to też się wiąże z reggaeton no, versus ale, ale tak, jak sobie tak. myślę o tym, no tak, ja bo, to bo... pamiętam, bo, bo to były czasy, kiedy ja jeszcze jeździłam, no bo, bo wtedy salsa była tak związana z regetonem, że my żeśmy wszyscy chodzili na reggaeton. No to tak. tutaj ja mogę pozdrowić Daniela Pancerza, bo Ole! on po prostu, tak, bo on to wszystko łączył tak, tak. u siebie. O, to prawda, to i, I wszyscy żeśmy wtedy tańczyli reggaeton. Mieliśmy pokazy reggaetonowe, różne rzeczy i jeździliśmy na, na ten reggaeton wersu Mam wrażenie, że wtedy to było takie trochę na mniejszym no mniej takie, jak to się nazywa? To znaczy event, bar event, event rośnie bardzo, cały czas, bardzo nie? się rozrósł. Tak, to tak. Teraz Wtedy był taki ściąga... trochę mniejszy. Tak, no. to bardzo, nie wiem ile, to było, ile lat był. No. Tak, był taki bardzo taki kameralny. Mhm. Podejrzewam, że tam byli chyba... Inga była nie na tyle. przykład. Okay, nie byli już międzynarodowi artyści, bo miałam powiedzieć, że też te pierwsze edycje kongresowe były tylko i wyłącznie oparte na, nie powiem tylko, bo aż wspaniałych instruktorach polskiego pochodzenia. Regetonu i to, to tam były dwójka tak. na przykład, nie? Okay. Na, na tak. cały ten. A teraz w momencie na kongresie, no to jest ponad 30 artystów. Mm. Z całego mm. świata. Mm. Już prawie ze wszystkich kontynentów. Więc to jest gigant. No, no to, to ja pamiętam gigant. tamte czasy, ale pamiętam mm -hmm. też czasy, że mm -hmm. Aha. ja to mam w głowie, tak? a ja myślę, że no, nie, nie każdy, no ktoś, kto tańczy 5 lat, to na pewno nie. Bo, no bo ty zostali zaproszenie do Meksyku, żeby uczyć. Tak, z Danielem do Danielem. Kongresu. Tak, hmm. tak. Więc polecieliśmy do, um, do Meksyku właśnie do szkoły Jesusa i Letizia. Ehm, do DF, do, do, do stolicy. Aha, i no i tam rzeczywiście prowadziliśmy zajęcia z regetonu dla, dla tamtejszych e, uczniów, no i to... No i to co ja to ja jest ja za doświadczenie, nie... jak Czy biały ja tam, człowiek tam leci, tam, 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 Ja tam się popłakałam, no, ja tam się popłakałam. Bo to, to były takie emocje, ym, też stres, mm -hmm. nie ukrywajmy. To był ogromny stres, bo ja kojarzyłam to studio, Jesus i Leticia to są... Ym, Mogę powiedzieć, ma jedni, jedni z takich pionerów regatonowych w Meksyku, więc to jest, to jest ogromne studio o ogromnej famie i o ogromnym szacunku, respekcie wśród tancerzy. E, no i właśnie my tam polecieliśmy, mieliśmy przyjemność dawać klasy. Y, znaczy, ja niewiele pamiętam, bo to, to były takie emocje, to była taka adrenalina, że bardzo żałuję, że mi ktoś coś nie nagrał. Ale, okay. ale, 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 ale naprawdę y, ja miałam takie wrażenie, że prowadzę ten klas i dookoła mnie. Yy, ten, tam yy, rozstrzał wiekowy był między, 14, między 12 a 30 kilka lat. I to było tak, że każdy z tych tancerzy, właśnie to jest to, o czym ja mówiłam przed chwilą, że ja im wykładałam choreografię, którą przygotowałam wcześniej, oczywiście połowę zapomniana, ale dobra. Yy, wykładam, wykładam i tam każdy z nich tańczył to w inny sposób, w swój sposób. Mm -hmm. I to było przyzwoite, bo każdy z nich też inny, miał też inną badę taneczną coś przed klasów klasów dancehallowych, hip-hopowych. Też zupełnie inaczej się uczy. Yy. Aha, no bo to jest też ważne, że tak naprawdę w Meksyku yy, dużo osób ma taką yy, bardzo szeroką bazę streetową. Hmm. Tam nie tylko reggaetonu, albo tylko cholu, albo tylko kątem Nataczysz wszystko. I do studia zostajesz na 5 godzin, 6 godzin zajęć pod rząd i jakby przygotowujesz swoje ciało, yy, rozwijasz się w różnych kierunkach. Hmm. Dlatego to ciało jest bardzo plastyczne. Szybko łapie, nie? W sensie yy, przyswaja sobie nowe ruchy. A, a u nas jest tak, że, że jednak, no tak jak Dentka powiedziała przed chwilą, że często się ograniczasz tylko do, do jednego stylu. No bo to no, różnie to nie. I też sam zaczyna się wcześniej tańczyć, nie? Tam głównie też to byli nasto lat, te były osoby, no nie wiem, 15-16 lat. No i to był taki po prostu, to, to, to była taka petarda, że ja myślałam sobie, stara, co ty tu robisz w ogóle? Ta Nina tańczy lepiej niż ty, wiesz, ja chodzi? Nie, no? jeszcze, bo Jezu, w ogóle jak tak można. I ja, ja, ja przede wszystkim jarałam się tymi ludźmi i jarałam się im ich podejściem, jak oni, jak, co nie byli wdzięczni, że, 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 ty, że ty chcesz, że ty w ogóle przyleciałaś w ogóle Polska. Nie wiedzą, że jest Polska, jest. ale co to w ogóle jest? No Tam, Rosja, coś nie. Wiesz o co chodzi? Jakim językiem? No. Bym mówiła? To jest dwa, dwa plus dwa u was to jest cztery? Takie pytanie no. mieliśmy, nie? Ale ich poziom tańca. Eee. Ich poziom jak świadomości ruchu. No, to jest, to, to, to było coś, to jest nieporównywalne, naprawdę. Mm -hmm. No, tos. ale to jest konsekwencja tego, mówisz, ten próg znowu, kiedy zaczynasz tańczyć. To fakt. No, a u nas? Fakt. Nie ruszę się, siedź prosto. Y -y. I, I też masz taką kulturowo w głowie i w ciele... Blokadę, no bo nie wolno ci się ruszać. E, no, nie, nie masz na to, to przyzwolenia jest, to i nie jest... masz nigdzie uścia poza sportem, który też jest tak. rzucony w bardzo konkretne ramy. Tak. Chociaż muszę powiedzieć, że na przykład teraz jest tak, że naprawdę coraz więcej dzieciaków, coraz więcej, coraz więcej zaczyna tańczyć wcześniej, no bo to jest jednak. tak mnie zapytacie, czy mi balet pomógł? Tak, owszem, czy. Wied tak, no tak, no bo masz bazę tańca od, od samego początku, budujesz to swoje ciało, budujesz swoją znajomość od samego początku, ale ja upieram się, yy, że nigdy nie jest za późno, żeby tańczyć jednak, bo to nie jest tak, że bez, bez ukończenia szkoły baletowej nie możesz być dobrą na celką. Nie, absolutnie, to się da być, tylko jest trudniej, mhm. jest trudniej, musisz się dużo poświęcić, dużo cierpliwości, wytrwałości, ale da się do jakiegoś tam poziomu dojść. No a rzeczywiście teraz w Polsce jest mega dużo szkół, które oferują zajęcia dla dzieci, na slatków, nawet tylko na dzieci, na slatków. I na przykład, jeśli miałam przyjemność prowadzić jakieś tam treningi zamknięte dla grup, które przygotowały się akurat do mistrzostw Polski, no to to szapoba. Naprawdę. Naprawdę. Ja generalnie polecam trzydziestoparolatkom wybrać się na zajęcia, na przykład dance tak. z. Licealistami. Nie, nie, no to ja, są dla ciebie. Dla mnie się... to jest zły ten. To, to jest super. To jest tak ożywcze doświadczenie. To jest rywal. Przecież to było. Ja miałam taką bekę z samej siebie, ale Bo nie potrzebujesz zrobisz dystansu, tego potrzebujesz z równolatkami. Ale nie zrobisz, a tu wiesz, oni patrzą na ciebie jak. To już samo to jest Święte śmieszne. Nie wiem, ja, y, dobra, ja muszę powiedzieć, że ja mam takie doświadczenie, że ja byłam w jak się nazywa? JDC. Jak byli na rynku, e, były zajęcia z Dominikiem Olszow, z Olechowskim, Olechowskim, przepraszam. Z Dominika. No i ja tam poszłam, nie pamiętam z kim, w najpierw w parze, ale potem ten ktoś wyszedł z zajęć i zostałam tam sama i były tam 13, ale to jest jakby, ja to, znaczy nie, najpierw, najpierw to były jeszcze zajęcia z kimś przed Dominikiem, gdzie oni wszyscy znali rozgrzewkę sami i się sami rozgrzewali i ja. A, no tak. <laughs> Czyli oni, ta prowadząca w ogóle tylko im mówiła, ta mi siedziała i oni, i oni to robili, więc ja tylko patrzyłam w prawo w lełego, kark skręcony, nie miałam pojęcia co się dzieje. Już się całe życie skarbie. Totalnie. A <laughs> potem był z, z tym Dominikiem i oni robili szasę obrót, coś tam, podskok, wyskok i tak dalej, no i ja znowu i te dzieci tak patrzyły na mnie tak, wiesz, z takim politowaniem, tak, a pani, a pani, a on mnie brał na bok i tak, szybko, to jest zasada, wiesz, próbował, a to się nazywały podstawy, wiecie, ja nie poszłam sobie na zajęcia dla zaawansowanych, tylko się okazało, że te podstawy, a te podstawy, które ja mam, to były dwa inne jest, światy. No w Krakowie no. teraz rządzą tak zwane openy, czyli może przyjść każdy. Tylko rzeczywiście, no, no ale czy moim, moim zdaniem to już jest naprawdę duża rola instruktora, żeby żeby do, to tak, A. żeby żeby jednak, jak widzisz nowe osoby, to to im trochę uwagi, żeby po prostu na te swoje zajęcia wróciły, żeby się nie zraziły, bo bardzo, żeby się zraża. Mm -hmm. No, ja nie wrócę. A, ja ja się nie dziwię, wydarza. ja się nie dziwię. No, ja trafiłam Zdefne. akurat na klasy, które były, że to jest od nie podstawy, tylko od zera. Od zera, nic. No? Totalnie Aha. nic. A tu wchodzisz i wszyscy dansują. Ja, A tam też? oczywiście się tak nie laska na, na rozgrzewce szpagatnie i pośladkami tak pim, 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 pim. Ta. mam takie okay. spoko. Ale no wiesz, jakby byliśmy z Baściko skąd tam, także myśmy ne, sobie... No to do... Złą parę wzięłaś, złą parę, bo to... Nie wzięłaś. Tak. Na pewno. I to, było, to było bardzo ja dawno, dawno temu, zostało. od razu powiem. Tak, to było z dawno temu, nie jeszcze byli wtedy na rynku, już dawno to ich co, nie ma. No. To 18 lat miałaś, tą właściwego dystansu. Ja, ja dokładnie, ja mi brakowało na pewno, miałam z 20 może 8 i musiało mi brakować, bo wiecie, to już był taki czas, że w salsie już było okej, okay. już taki był człowiek trochę hura, 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 poszedł na coś nowego, a tam nagle gleba i wracał w kosmos <laughs> po pod kulonem ogólnie wróciłaś. Pod kulonem, Reakt jest tam 2, 3, świetnie. świetnie. Hajdy, ja mam dla ciebie jedno pytanie, bo ja czasem o tym wspominam i też się sama pod to podpinam. I chyba nawet Danucie, znaczy wspominam tak bardziej w takim gronie, ja Danutka, że y, pamiętam, że mówiłaś kiedyś o tym, że... Ja dużo rzeczy mówiłam. I... No i my ja zaraz sprawdzimy, czy się, czy się zgodzisz. O, z... z tym, że masz problem z zapamiętywaniem choreografii. Olej teraz Tak jest. I teraz tak. Jakby ktoś patrzy na filmiki, na których ty jesteś z zajęć, to się w życiu nie zorientuje. Znaczy, musiałby być tak skupiony, nie wiem na czym. Ty potrafisz to ogrywać. Powiedz mi, jak się tego nauczyłaś? To jest taki tip, protip, który uważam, że trzeba ludziom sprzedawać, bo nas spina to. I w ogóle ta twoja historia z tym jest zapamiętywanie, bo ja myślę sobie, że to naprawdę trzeba os jakby oswajać ten temat, że to nie jest tak, że my wszyscy to pamiętamy. Nie, nie? absolutnie. Że, ja że jestem, dziura tak. w głowie nie. na maks, absolutnie. Znaczy ja się przyznaję, otwarcie. I kiedyś się tego wstydziłam, owszem. Ale teraz, aj. Słuchajcie, umiejętność improwizacji to jest też dystans do siebie. I jak się tego nauczyć? Nie wiem. Musisz odpuścić. Ja mam tak, słuchajcie, na własnym przykładzie, jak przychodziłam na klasy, różne, różne, różne style, przez streetowe hip-hop, przez jazz, salsa, ja nie jestem w stanie, też kwestia jest taka, że ja nie jestem w stanie się skupić dłużej na przykład niż 15-20 minut na danej rzeczy, jeżeli chodzi o, o klasę na przykład, okej, okay, staram się, staram się, 5, 6 i raz, 8, 3 i ja już wypadam. Więc ja staram się bardzo pamiętywać, ale po prostu mi nie idzie. I jak to ograć po prostu? Mm, słuchajcie, kwestia chyba tego, że ja naprawdę lubię tańczyć i bo jakbym miała się przejmować każdą niewytańczoną choreografią, każdą pomyloną ósemką, e, no to dawno bym już nie tańczyła. Mm. Ym, u mnie na zajęciach też zawsze staram się mówić ludziom, słuchajcie, że no, jesteśmy tu po to, żeby, żeby popełniać błędy jednak, nie? Jesteśmy po to, żeby się uczyć. Ja nieraz mówię na swoich zajęciach, że jeżeli widzisz siebie w lustrze i wyglądasz jak pajac, to właśnie o to chodzi. Bo, bo to jest właśnie o to chodzi o to chodzi, że masz to poczuć, a nie masz, a masz wyglądać w lustrze. Jeżeli tylko widzę, że ludzie mają z tego fan, no to niech w to brną. A jeżeli ktoś ma się frustrować tym, że niech może zapamiętać choreografii, no to może właśnie powinien sobie znaleźć trochę inne zajęcia, na których nie trzeba, na których bazą zajęć nie jest nauka choreografii, tylko mhm. coś innego. Nie? Kraków oferuje mnóstwo różnych zajęć. Każdy instruktor ma, ma, ma inny sposób prowadzenia zajęć. Każdy instruktor zwraca na y, zajęciach uwagę na coś innego. Więc trzeba eksperymentować, szukać swoich ulubieńców, swoich mocnych stron. Trzeba aktywować swoje słabe strony. No moją słabą stroną jest zapamiętywanie choreografii. No way! Ja nie wiem, czy to jest taka słaba strona, bo jeśli ja się cieszę, że o tym wspomniałaś, bo powiedziałabym, że je, dzięki temu jesteś najbardziej uroczą instruktorką. <noise> ja sama mam. <noise> to chyba mi solar zeszłoroczny I, i widziałam cię na tych zajęciach. I wszystko było wytańczone. Wszystko do było momentu, nie tak. <noise> nie, do momentu filmiku i na filmik, i wszyscy tańczą, i widzę i tańczy, i tu 300% energii i nagle szup, i Nikt tak nie schodzi, w trakcie <laughs> choreograf, nikt tego nie robi tak jak ty. Absolutnie. Ja mam takie... Czyli, wiesz, to jest nie, to niezłośliwe. Nie, nie, pomyśl, pomyśl się, pomyl <laughs> się. Tak tak bo to za każdym jest. Takie no. Ki z tą choreografią, no bo, ale, ale co, ona bo, już jest nieciekawa. Ale co, świat mi się zawali? No, no nie. nie zawali się, nie? A, a, a właśnie to jest kolejny temat, ale to jest temat na kolejny odcinek, na, kol, na, kol, na kolejny taneczny podcast, słuchajcie, dziewczyny, o tym, że te telefony nam naprawdę zabierają yy, esencję tańca. A zabiera zabierają nam życie, słuchajcie, już. Nawet na kongresie teraz w tym momencie, pierwsza z, z takim czymś się spotkałam, że ym, no, y, uczestnicy zajęć trzymają telefony, wiecie, tutaj o, przy gumie od leginesów albo w kieszeni i nagrywają na przykład całe zajęcia. Albo, y, wiecie, jest czas. Ja jestem, nie wiem, ja mam tak, że przychodzę na klas po to też, żeby czerpać energię od instruktora, od mhm. artysty, bo to, 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 to jest tak, że oni też są dla nas, nie? Więc kurczę, masz te 60 minut, żeby czerpać energię, żeby wymienić się energią między stórem, a jak ja ze sceny, czy z drugiej strony widzę, że ktoś tak wiem, wyciąga mi telefon, zaczyna nagrywać, to jest, mam, mam, między nami jest jakiś takie, takie w ogóle sztuczny, że nie, po co? Po co? Albo takie sytuacje, gdzie wiesz, ludzie, ludzie tańczą, e, dopingują się, bo na kongresie i nie tylko, like, na jest mega zajebisty. Można? Można, można? no przed chwilą było. Nie, nie, nie mam ma za dużo dzieci. Zajebisty klimat, vibe, takiego supportu, takiej energii i nagle połowa sali no zaburza cały ten vibe, ucieka do plecaków i to jest, zamiast się cieszyć tą chwilą, że okej, okay, jeszcze mamy zatem dwa razy, zapamiętaj, nie wiem, to zapamiętaj, że jest okej, okay. nie, bo ona musi ją musi nagrać żeby mieć co wrócić na insta no nie no nie, 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 nie. No to jak Dlaczego? sobie ty Why? to opykujesz, no bo to jest element bycia instruktorem teraz. Jak ty to robisz? Skupiasz się bardziej, masz już wymyślone, także ty skupiasz się na takich projektach, które sobie sama wymyślasz i tańczysz je gdzieś tam w przestrzeniach miejskich albo gdzieś i to nimi się dzielisz. A na przykład niekoniecznie tym, tym, że nie mówisz, a możecie wy mnie nagrać teraz, bo ja tutaj będę na scenie z taką grupką, albo coś tam, albo wyślij mi to, ja to potem wrzucę, albo nagraj moim telefonem. Czy, czy robisz tak, że sobie to, czy jednak się tak nie da? Znaczy, to właśnie. Ja wiem, że, ja wiem, że no, teraz dużo topowych instruktorów, właśnie no, też kwestia prowadzenia swoich social mediów to jest jednak klucz do sukcesu. Mhm. Tak, zaryzykowałabym stwierdzenie, że tak naprawdę dużo jest m, takich kont, profili, które ym, no, mają przeciętne umiejętności taneczne, ale przez to, jak potrafią się sprzedać przez marketing, no, są na topie. I, 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 i to jest, o, czy, o tym się dużo mówi, no ja tak nie potrafię, bo mm, nie mam ani zdolności, ani nie, że zdol... nie ma chęci tak naprawdę. Więc okej, okay, mogłabym sobie zatrudnić osobę, która by to robiła za mnie i, i może by to fajnie funkcjonowało, ale nie czuję się, jeżeli ktoś na przykład przychodzi do mnie na klasę, zaczyna mnie filmować I, i w sensie, jeżeli to jest jakoś tak zrobione w taki smaczny sposób, delikatny, to jest ok, Ale na przykład nigdy nie robię czegoś takiego, że um, dobra, nagrywaj mnie, bo teraz jest fajny vibe. Ustawka. Mhm. Usta nie, 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 bo, bo nie, 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 to nie mój klimat po prostu, nie mój świat. Nie mój świat. Dobra, a jak w takim razie się promujesz? Bo też muszę tutaj powiedzieć, wspomnieć o tym, bo ja trochę... Heidi, znam, śledzę, prawda? Jak widzicie, wyciągam jej milestone'y z życia, ale uczysz tak. Ale uczysz w Wiedniu ostatnio, uczysz w Londynie, no jedziesz trochę po świecie, ucząc. to. jak się tam dostaje i jeśli nie, poprzez Instagram. Powiedz nam, jak ktoś inaczej robi, bo faktycznie to trochę wygląda tak, że jeśli nie tą drogą, to w sumie jaką. Czy to jest proste i nieproste? Bo ja jestem taką chyba, jeżeli chodzi o coś, to spukam, jeżeli chodzi o, o te, no ja nie jestem bardzo aktywna na social mediach. Ym, stety, niestety, niestety, i, 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 i owszem, może gdybym na to poświęciła więcej uwagi, może gdybym miała tego więcej cierpliwości, może gdybym to poczuła, to może w tym momencie nie wiem, byłabym gdzie indziej, ale jestem tutaj, jest zajebiście super. I, 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 I tego się trzymam. A skąd ludzie się dowiadują o mnie? Ja... Kiedyś ktoś mi powiedział coś takiego, że, że Heidi, bo ty tak, bo, bo ty sobą po prostu kupujesz tych ludzi, więc to idzie pocztą W moim przypadku to idzie pocztą Ja też po prostu robię dużo rzeczy, których nie, nie publikuję na Insta. Tu pracuję z grupami zamkniętymi, tu, tam i nie mam takiej potrzeby, żeby pokazywać światu, okej, okay, teraz jestem tu. A tu sobie zrobię zdjęcie pod wieżą Eiffla. Ole jestem. E, skończyłam właśnie projektu. Może powinnam, bo, bo, bo wiem, że tancerze tak robią, e, żeby, się jeszcze żeby się jeszcze większości e, ludzi, ale ja tego po prostu nie czuję. Więc dla mnie, jeżeli ktoś mnie zaprosi, bo usłyszał od kogoś e, dobry feedback po warsztacie albo ludzie proszą o warsztaty z Heidi, no to dla mnie to jest największe szczęście. Bo jak ktoś do napisał, e, słuchaj, fajny masz ten filmik, może byś przyjechała, coś nakręciła u nas. Thank you. <laughs> no, tak mam, no tak mam. Mhm. Mhm. A no powiedz więc... mi, a jak, bo to też jest pytanie, ja je mam na pamięć prawie. Yy, <laughs> a, a jak sobie wyobrażasz dalej swój rozwój? Jakby, co ci najbardziej teraz kręci? Y, jakie masz marzenia? Związane z tym, nie wiem, czy z uczeniem, czy z stańczeniem, czy może tak jak mówiłaś, tam kiedyś były jakieś propozycje z teledysku, może to jest jakieś marzenie, które, które ma gdzieś tam szansę się zrealizować, albo w ogóle wyjazd z kraju, na razie spróbowanie zupełnie innych rzeczy. Masz jakieś takie. Z... No ja mam teraz, plan. teraz mam taki okres, że, że yy, bardzo próbuję nowych rzeczy, próbuję nowych miejsc. Yy, też zrezygnowałam ze stałej współpracy tutaj z, z House, żeby mieć też trochę więcej przestrzeni dla, na rozwój siebie. No i mam kilka projektów, o których jeszcze nie będę mówiła, bo, bo jeszcze na dni pracuję, więc, więc nie chcę zapeszać. Wolę mm. się skupić na razie na tym, co mam w środku. E, także nie będę na razie wy, wywlekać jakichś tam tworzących się y, projektów. Ehm, słuchajcie, no, plany są, ale jeszcze takich, których nie, nie chcę zdradzać. Gdzie jest? to zawsze była tajemnica. Ona tajemnicą kupuje ludzi. Gdzie z kim? No, to się ma dowiedzieć, to się dowie. <laughs> Nie, no, żartuję, że ja, to, to, czym chcę się dzielić, gdzieś tam na Insta jest. Mhm. Ale, czy tam gdzieś w tych social mediach. Ale duże rzeczy mam dla siebie, bo, bo jednak uważam, że, 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 słuchajcie, skarby moje kochane. Um, to, co um, uważam, że też dużo jak wyrzucasz na zewnątrz, to zabierasz sobie. A ja jest, jestem taką osobą, która, um, która lubi to, co robi, kocha to, co robi. I ja też miałam taki strach w pewnym momencie, gdzie troszkę, troszkę gdzieś tam się zachłysnęłam tymi projektami, tymi wyjazdami, i, i, i rzeczywiście może straciłam. Ta część pasji, którą miałam, i po prostu kolejne warsztaty, kolejne zlecenia były dla mnie. Okej, okay, dobra, next, next, next. I przestało mi to cieszyć. Byłam jak po prostu tak robot. Miałam taki czas, to dwa lata temu. Brałam, co popadnie, nie zastanawiałam się, czy chcę z tą osobą współpracować, czy nie. Tylko brałam wszystko, co leci. No teraz już tak nie robię. Tylko wróciłam po prostu do siebie. Pracuję z tymi, z którymi mam jakby wspólny vibe, w których dzieli nas też pasja. No yy, więc to jest praca, to jest praca ale która łączy się jednak z pasją i z miłością do tego, co robię. No i mam nadzieję, że to czuć. No na pewno Myślę, czuć. że na pewno. No. No. To fakt, że czuć aż tutaj. Nie potrzebujesz... Na drugą stronę stołu. To, ten vibe, idzie, ten, ten vibe przez kabel. Przez kabel idzie. Y, ale myślę sobie tak, czyli jakby ta droga instruktora, tancerza, y, ona się u ciebie nie kończy. Tak? W sensie, że nie masz tak, że... Nadziejne. Ojej już już, nie, już tyle nauczyłam, i już tyle umiem, już tyle ludzi nauczyłam, że teraz jakby nara dajcie bamboleo, mi dajcie, święty dajcie mi wszystkie święte spokój. Do do że, tak, że to jest coś, co. Bo, chciałam też obalić taki mit, że. Bo wiesz, no, też się śmieję, że jak ty skończyłaś 30 lat, to począłam się bardzo staro, bo zawsze pamiętam, że miałaś 18 albo 17. E, <gioła> dosyć, więc nagle po... <f Customization> na... więc miałam taki szok, że Już? To jest niemożliwe. Ale że. No robisz to już bardzo długo, nie? To nie jest taki super żywotny zawód, że mamy tam w Polsce naprawdę tysiąc instruktorów, którzy uczą już 15 lat. No nie mamy po prostu, nie? Mamy, mamy ich garstkę. E, ludzie bardzo często jednak się wymiksowują i, i tracą tą, tą chęć albo uważają, że jednak no z tego się nie da żyć. Ale da się, tak? W sensie, że jak się znajdzie na to sposób, to się da. Tak się, da się, mhm. tylko trzeba pamiętać o tym, że, y, y, że to jest też y, jakieś tam poświęcenie, dosyć duże. Nie? Dosyć duże poświęcenie. Y, no i ja zawsze mówię, że naprawdę, y, zawsze, ale to, 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 to nie tylko tancer, czy, czy tańca. To jest to, że y, zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby zostawić też jakąś część dla siebie, w sensie część swojego ciała dla siebie, nie? Żeby się po prostu za szybko nie wypalić. No właśnie, żeby, żeby, ty, żeby tak, się za szybko no. nie wypalić. To, bo co mówiłaś o tych współpracach, że tak, że miałaś moment takiego zachłyśnięcia się i że wróciłaś do siebie, tak. do typów współpracy, które ci po prostu które ci leżą. sprawiają przyjemność. Tak, I to, to jest to. I no wydaje mi się, że to jest clue, żeby się gdzieś tam nie wypalić, bo trochę jest pokusa, że jak robisz to amatorsko, z kolei mhm. uczysz gdzieś i to jest takie na boku. To bardzo przemykasz oko na to, jak ta współpraca, czy, czy spoko, czy nie. No bo masz, a jest, takie na boku, spokój. I nie wiem, może dlatego się ludzie tak bardzo wypalają, bo oprócz tego mają jeszcze swoją pracę, nad którą też nie do końca. Ile osób myśli o pracy tej takiej głównej w kategoriach: no, czy się wypalam, czy się nie, czy ona mi się podoba? Myślę, że zdecydowana większość z nas myśli o tym w kategoriach pod tytułem. No, zarabiam na trzeba Nie muszę płacić tutaj na, na, na dom na wszystko. No i koniec, no nie mam nie mam tego luksusu, żeby sobie teraz wybierać, bo przecież o pracy ciężko i tak dalej, i tak dalej. Że może to gdzieś tutaj, mając z dwóch stron taką wrzutkę, że no w sumie nie mam, no bo nie mam tego przywileju, nie wiem, tej możliwości, no bo. Zapytając, ilu instruktorów jest też na takim tanecznym poziomie, mhm. żeby móc sobie, albo na pewno mnie w innej szkole przyjmą. Mhm. Nie, no bo jest komplet, zwłaszcza dziewczyny. Nie, to też jest, zastanawiam się, na ile szczęściem jest um, Twoim mierze fartem i że ci się udało. Tylko też taką dobrą decyzją, że to akurat w sumie reggaeton, a salsa obok i trochę tak wiesz. No, muszę znaczy, forcować, no bo já... nie ma tego elementu para. Um, e, 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 ja myślę, że miała, ja miałam dużo szczęścia, na pewno miałam, znaczy w ogóle jestem szczęśliwa, że mogę pracować w, em, z tym, co kocham, z tańcem e, i z tym reggaetonem miałam dosyć duże szczęście, bo chyba trafiłam w taką niszę. E, bo owszem, na przykład mogłabym iść w świat e, kontempo, ale jednak wydawało mi się, że e, no gdzieś tam ktoś mi nawet powiedział, słuchaj, e, wiesz, że Salsa i reggaeton po prostu dobrze się sprzedadzą. Bo to, to jest też takie słowa padły, nie? Więc podejrzewam, że też jest dużo osób, które, które robi to, bo z tego są pieniążki. No ale do pewnego momentu. Bo ile, ile i no, też kwestia jest taka, że no, wiadomo, każdy z nas, w każdej pracy jest tak, że masz już dość, nie? Że powtarzasz te same schematy, kolejna grupa od podstaw, kolejna formacja, kolejne treningi. No więc, ale naprawdę ja zawsze gdzieś tam sta starałam się dbać. To też wynika może z mojej takiej... Mm, naprawdę lubię się rozwijać. I myślę, że to lubienie, ta, ta chęć rozwoju pomogła mi y, no, pracować w tym do tej pory. Bo to jest tak rzeczywiście, że y, za to bardzo dziękuję też sobie i, i ludziom, którzy za doznają, to którzy na przykład chodzą na zajęcia od kilku lat, że widzą, że ja też się rozwijam razem z nimi. To nie jest tak, że na kolejnych zajęciach Lady Style albo Reggaeton ja robię to samo te same kroki, używam tej samej muzy, robię same choreografie, tylko na każdym zajęciu naprawdę staram się przez coś innego w ten sposób. No ale to też się przydaje moja y, umiejętność improwizacji, no to jest, to jest fakt. No tu wspomniałeś o takich bardzo fakt. dwóch ważnych rzeczach, które yy, no, nie są oczywiste. A mhm. to lubienie rozwoju, yy, to, no, to albo są osoby, które muszą się tego gdzieś nauczyć, mhm. bo no, nie każdy to wydaje mi się naturalnie ma wpojone, bo, bo mamy też bardzo w systemie edukacji wpojone, akurat tutaj w Polsce mam takie odczucie, że bardzo taką twórczą pracę, że to co mówisz o improwizacji, no tak, o byciu kreatywnym, to no niekoniecznie, bo mówi się o błędach, o tym, że będzie źle i my się tego boimy, że to nas gdzieś tam zamyka i zamyka nam bo, też bo, potem dalej, przepraszam, to życiowo. O, bo, my, bo, my, bo my, bo ja też bałam się popełni, popełniać po prostu błędy. Bo popełnienie błędów ym, wiąże, wiąże się z czymś złym, jakąś tragedią. Nie, no właśnie, no właśnie, kiedyś ostatnio widziałam takiego super, taki super obrazek właśnie na Insta, to teraz już się sobie, no żeby żeby ale bez takiego, dokładnie takie pytanie, jak mi zdało się, co byś powiedziała yy, dziewczynie, która tam ma, nie wiem, 15, 20 lat, właśnie popełniaj błędy codziennie. Popełniaj błędy, ucz się, eksploruj, odkrywaj. No, dlaczego się tego bać? Ale my tak zostaliśmy wychowani, nie? Że, że nie, że, że musisz być perfekcyjny, grzeczny. No też wydaje mi się, że to, to jest jakby... Trochę wszędzie. Jest to pokłosie jakieś takie. To jest też rozmowa na co innego, to jest kwestia. A, zdecydowanie. W ogóle, w ogóle o. edukacji i tego, że na przykład dzieci od początku się uczy dobrze wypełniać testy, bo potem jak dojdą do ósmej klasy, to już muszą wiedzieć, a no tak, wiesz. A no tak. I to naprawdę tak wygląda i jakby, no i to nie jest wina nauczycieli, no, bo taki jest system. Taki jest system. Wiesz, że ocenia to maszyna, nie człowiek, więc jak ty podkreślisz zamiast dać w kółko, to masz zero punktów. Dzieci się uczą tego a normalnie tak. od pierwszej klasy i to a nie tak. dlatego, że ktoś jest złośliwy, tylko on mówi, słuchaj, lepiej nie chce, czy teraz, bo po prostu za trzy lata jak będzie egzamin, trzecio klasie, klasie, to on się nie będzie musiał nad tym przynajmniej zastanawiać, mm -hmm. nie? Już mm -hmm. będzie wiedział, mm -hmm. że jak podkreśl, to podkreśl. Tak. To nie jest dowolność, no i to jest niesamowite, tak. że, że to już tak. gdzieś tam warunkuje takie rzeczy, a, nie? A, a taniec pozwala nam na odkrywanie, na popełnianie błędów, na imprezy, więc tańczmy, no, tańczmy. Nie bójmy się tego. Pięknie. Nie bójmy się Pięknie. zajść chodzić ze strefy własnego komfortu. Kto słucha teraz? Wy też, ja też. No. Kto słucha? W ciągu najbliższego tygodnia każdy, ma iść na jakieś zajęcia, na których jeszcze nigdy nie był. Albo zrobić coś. No. Ja już byłam tydzień temu u <laughs> Liczy się? Dobra. Daj sobie. Byłam pierwszy raz. Byłam, Danotka miała iść, ja ale... Ja też to zrobię. Ja też ja to byłam... Byłam... Pierwszy raz w zesz... dwa tygodnie temu. To nie, ale to się byłasz, już nie liczy. Ale byłaś co? Na salsie. <laughs> no, ale mam bo. No. Nie, no, ma być coś mambo. totalnie innego. Totalnie innego. Dobra, okay. Totalnie innego. W tym tygodniu jeszcze? Dajmy sobie za dwa. O, Dobra, dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. I żeby to Ale ty słuchacz. I, i, i zobaczcie, no, zróbcie sobie takie wezwanie. Raz. A co, co ci szkodzi? W mm -hmm. większości obiektów sportowych przyjmują multisporta. Mm -hmm. Kolejny temat rzeka. <grymne> <grymne> Słowa na M. Czekaj, Heidi, ja nigdy u ciebie na zajęciach nie byłam. Mogę przyjść. Aj, bad. Zapraszam. <grymne> A, bad, jestem, ej, ją. idziesz na Nie, jesteś w Krakowie. Jesteś. Kiedy masz najbliższe zajęcie, może ktoś, tak jak ja, na przykład, jutro w czwartek, reggaeton. A propos o, czwartki. czwartki. O której? Mam taki A blok propo. Mam blok osiemnasta, nie, dziewiętnasta, dwudziesta druga. Dziewiętnasta, dwudziesta druga. Dobrze, okej. Okay. Ja chcę tak? muszę coś wybrać teraz. Zapraszam. To. Okay. No, dobrze, ja nie mam multi sporta, ja za wszystko płacę. Ja jestem tym człowiekiem, który płaci, żeby się wiedzieli, także ja pójdę ja i zapłacę. Zaproszę. Ja cię zaproszę. <laughs> nie żartuję. Dobra. Dobra, bo oczywiście my się rozgadałyśmy i nie skończyłyśmy, więc to tak dobrze, że Heidi powiedziała, że to jest temat na osobny odcinek. Tak, bo, tak. Sama bo, się zapowiedziała. bo sama się zapowiedziała, że jeszcze wróci, ale o, jak wiecie, my, tak, my odcinki tak staramy się w miarę godzina, no ta godzina dziesięć, ale wiecie, że tego się będzie tak słuchało, jak że. Że spokojnie można na długą trasę. E, także co? My możemy podziękować i powiedzieć do zobaczenia. Dziękujemy dziękuję, za energię. Dziękuję, dziękuję. No i co? Czekaj, by coś bym tutaj.